Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnym filmie informacyjnym i dzisiaj omówimy sobie nową linię, którą zapowiedział Wargaming na streamie swoim urodzinowym, bo 17 września World of Warships obchodził 6 urodziny, także wszyscy możemy sobie zrobić chwilę przerwy między stukaniem koopów, żeby zrobić super kontenery dziesiątek i obejrzeć sobie taki króciutki materiał, bo zapowiedziana jest nowa linia lekkich krążowników. I o dziwo, nie jest to to, co wszyscy się spodziewali, że będzie to jakaś linia brytyjska, bo z tego co wiemy, w nadchodzącej kolejnej stoczni będziemy budować sobie pancernik brytyjski i po drodze będzie na szóstym tierze jeszcze Repulse, czyli też brytyjski pancernik, także można się było spodziewać krążowników liniowych, takich lekkich pancerników, czy tam no czegoś takiego, jak obecnie wchodzi w drzewku lekkie pancerniki, w ogóle to jest abstrakcja, takiego czegoś, jak wchodzi obecnie w niemieckiej linii. I co zostało zapowiedziane? Została zapowiedziana, moi drodzy, linia panazjatycka. Tutaj mamy informację i jak te okręty będą wyglądały. Niestety na chwilę obecną nie mamy podanych żadnych parametrów, możemy się jedynie domyślać, co to jest. I mamy tutaj tak. Nie będę wymawiał nazw, będę mówił tylko tierami, nie chcę tego przekrzywiać, przeinaczać czy coś tam. Tier 5. Wygląda dosyć mocno podobnie do Leandera brytyjskiego, bo tak jak tutaj mamy dalej napisane, że są to amerykańskie i brytyjskie okręty dostępne już w grze. Tier 6 to jest taka trochę jakby Atlanta, ale wieże mamy chyba z Lightninga, tak to wygląda. Na tierze 7 mamy bezdyskusyjnie Atlantę, no chyba że bardziej Flinta, bo tutaj mamy nie mamy tej jednej wieży na burcie. Mamy tylko te 6 z tego co widać. Chyba że gdzieś tam jest to zamaskowane, po prostu nie widzimy tego. Tier 8 to jest taka już trochę eksperyment. Wieże takie wyglądają bardziej radzieckie. I zaraz się odniesiemy do tego, jakie zostały podane informacje na temat charakterystyki tej linii. Także no, ciężko ten okręt do czegokolwiek porównać w zasadzie. 9 to już są projekty okrętów powstałe w czasie II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych. Podkreślam, projekty okrętów. Nie to, że okręty powstały, tylko projekty powstały w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny. Także tutaj mamy też coś dosyć podobnego do Atlanty, patrząc nawet po kadłubie, ale mamy już inną artylerię. Może to jest artyleria nowsza, w jakichś nowszych wersjach, bardziej szybkostrzelna, o większym damage'u na pewno, bo to już jest tier 9, a nie 7. No i o dziwo, na tierze 10 mamy okręt, który wygląda jak Austin. No i tutaj robi się taka zagadka, czy teraz w tym momencie warto tego Austina brać za stal ze zbrojowni, czy poczekać i wygrindować sobie takie coś za friko. No, najlepiej chyba byłoby, zbierając stal przy okazji, ograć sobie ten okręt i wtedy zdecydować, czy chcemy Austina, bo może nie być wielu różnic, a będzie no jakby dużo prościej mieć okręt drzewkowy niż taki, który kosztuje dosyć sporo stali. I tak, teraz mamy tutaj informacje na temat pochodzenia tych okrętów. Tiery 5 do 7 to są okręty stworzone na podstawie brytyjskich, amerykańskich okrętów. 8, Harbin, to jest mały krążownik zaplanowany w Związku Radzieckim w okolicach lat 30. i 40. No i tiery 9 i 10 to są okręty zaprojektowane w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej, tak jak wam wspomniałem. I czym ta linia się będzie charakteryzowała? To będą krążowniki lekkie, bezdyskusyjnie, zwłaszcza że mamy Atlantę w drzewku. I mały kaliber dział, wysoka prędkość plucia pociskami, czy tam wysoki rate of fire, jakby to powiedzieć po angielskiemu. Bardzo mocne torpedy głębokowodne. No i niestety mała przeżywalność. No ale kwestia pozostaje tego, jak będzie wyglądała parabola pocisków. Bo jeżeli pociski będą latały dosyć wysoko, no to będzie to typowa linia przywyspowa, taka coś w stylu, no można by powiedzieć, że lekkiej linii amerykańskiej, z tym, że będziemy tutaj wyposażeni w dym, bo tutaj mamy taką informację. Wszystkie okręty będą wyposażone w generator dymu o skróconym czasie przeładowania oraz defensywny ogień przeciwlotniczy. Tiery 8 do 10 standardowo dostaną jeszcze grupę naprawczą, tak jak to jest w każdym innym drzewku, praktycznie poza brytyjskim. I będą również miały booster do przeładowania torped. Mamy też informację o efektywnym uzbrojeniu przeciw okrętom podwodnym, ale to jest raczej taka ciekawostka, bo miejmy nadzieję, że te okręty podwodne się za bardzo nie przyjmą i że szybko się nie będziemy musieli z nimi mierzyć na bitwach losowych. Co dalej?
Pojawiła się informacja, którą ktoś już wykopał z plików gry, jakie będą okręty dostępne w kontenerach w związku z Black Friday. I tym razem będą okręty w wersji czarnej. Będzie Saipan, Pomern, Yoshino, Loyang i Dunkierka. Także mamy dwa okręty węglowe i trzy okręty premium. Także no nie wiem, czy jest sens. Chyba, że ktoś tych okrętów nie ma wcale, to wtedy można się zastanowić nad kupnem kontenera. Ale jeżeli macie te okręty wszystkie z listy, to nie ma najmniejszego powodu, żeby to kupować. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze informacje z tego streama, bo tam WG się jeszcze tłumaczyło odnośnie bugów, które powstały. Jeszcze wam tutaj pokażę. Bug z torpedami, bo nie wiem, czy wiecie, wcześniej torpedy miały taki problem, że skręcały, jeżeli wystrzeliwaliśmy je w czasie skrętu okrętu. I teraz niby coś tam zostało poprawione, ale coś dalej nie działa. No i mamy tę informację, że będą prowadzone bardzo szybkie testy, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać, bo obecnie ja nie wiem dokładnie, jak to działa. Ten bug w tej chwili, bo ja się za bardzo nie przyglądałem temu, gram obecnie koopy, także wszystko mi jedno. I powiem wam, że z tego co ja zauważyłem, to chyba chodzi o to, że jeżeli celujemy blisko okrętu wyrzutnią torpedową, to wtedy te torpedy nie płyną tam, gdzie celujemy, tylko trochę obok i to jest problem. Ale no będzie jakiś fix robiony w czasie tej aktualizacji. Co dalej? Problem z działami na Missouri również będzie rozwiązywany, ale tu musimy troszeczkę poczekać, gdyż zostanie on naprawiony razem z wyjściem aktualizacji 0.10.9, także no praktycznie cały miesiąc musimy poczekać. No i pracują też nad bugiem związanym z myszką. Nie wiem, o co dokładnie chodzi, nie spotkałem się z tym jakoś szczególnie, no ale lepiej, że naprawiają, niż mieliby nie naprawiać w zasadzie. No i w tym materiale to jest wszystko, także moi drodzy, nowa linia krążowników leciutkich, panazjatyckich z dymem, także będzie kolejna linia, która będzie odstraszała pancerniki od aktywnego grania, bo będą znowu palone z dymu i tym razem będzie to już linia drzewkowa, a nie tylko złożona z okrętów premium, takich jak Smoleńsk, czy tam Flinty, czy inne takie rzeczy, bo z takich okrętów też można by zmontować całą linię, oczywiście z różnych racji, a nie z jednej, ale byłoby troszeczkę tego okrętów palących z dymu, także można by się tutaj pokusić o taki setup. Tutaj mamy linię panazjatycką z drzewkowym Austinem na końcu i to by wszystko było w tym materiale. Zapraszam was do dyskusji na temat tych wprowadzonych nowości i z mojej strony to jest wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.